Orędzie Matki Bożej, Pedro Regis. Kochane dzieci, znam każde z was po imieniu i przyszłam z nieba, by was wezwać do szczerego nawrócenia. Nie wycofujcie się, kocham was i chcę widzieć was szczęśliwymi już tu na ziemi, a później razem ze mną w niebie. Nie żyjcie w oderwaniu od mego boskiego Syna. On jest waszym wielkim przyjacielem i jedynie w nim jest wasze pełne szczęście. Rzeczy tego świata przemijają, ale to, co mój Pan dla was przygotował, będzie wieczne. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uleczoną. Żałujcie za grzechy i powróćcie do tego, który jest waszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Zdążacie ku przyszłości, w której tylko nieliczni wytrwają, mocni w wierze. Wielu się wycofa ze strachu przed utratą tego, co przemija. Zostańcie z Jezusem, ceńcie sobie Boże skarby, które są wewnątrz was. Niebo oczekuje was z radością, naprzód w prawdzie. Wielkie kłamstwo runie na ziemię, Pan nie porzuci tych swoich. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.